Ser Złomek, amerykański holownik mieszkający w chłodnicy górskiej. Szef, jedyny pracownik firmy, to w Matter Towing and Salvage. Od 2005 roku sporadycznie członek zespołu technicznego Zygzaka McQueena, startującego w wyścigu o złoty tłok. Wliczając szefa ekipy w 2011 roku na światowym Grand Prix. W 2006 został komentatorem podczas Grand Prix w chłodnicy górskiej, a w 2007 roku był organizatorem Mistrzostw Złomka. W 2011 został wplątany w szpiegowską misję dotyczącą odnalezienia i zlikwidowania przestępczej organizacji Trupy. Został wyprodukowany 12 stycznia 1957 roku w Stanach Zjednoczonych. W połowie XX wieku wraz z kuzynami przyjechał do miejscowości Chłodnica Górska w stanie Arizona, aby wspólnie z nimi wykonać parę żartów przeciw mieszkańcom. Ci, mając dość ich wybryków, sprowadzili do miasta szeryfa, który bardzo szybko złapał czterech kuzynów, których zmuszono do naprawienia szkód. Złomek zaprzyjaźnił się z mieszkańcami i choć jego kuzyni wkrótce opuścili miejscowość, postanowił tam zostać i założyć własną firmę holowniczą. Celem firmy było zbieranie zepsutych aut do naprawy, do zadań Złomka należało również pilnowanie aresztowanych samochodów pod nieobecność szeryfa. Był związany ze swoimi kuzynami, z którymi brał udział w wyścigach. Jedną z jego ulubionych rozrywek było straszenie traktorów na pastwisku. W bliżej nieokreślonym momencie do miasta przybył większy od Złomka holownik Buba. Przez żarty nowego holownika Złomek stracił swoją maskę, której już nigdy nie odzyskał, gdyż ta została rzucona w głęboką przepaść. Żarty Buby utrudniały życie mieszkańcom miasta. Złomek postanowił rozwiązać ten problem, zwabiając Bubę do zniatarki samochodowej jako testu dla twardzieli. Przestraszony żartem Buba wkrótce opuścił chłodnicę górską. Po pewnym czasie Złomek stracił pierwotny lakier, pokrył się rdzą oraz nabył dużo wgnieceń i uszkodzeń, które traktował jako pamiątki. Po wybudowaniu autostrady międzystanowej jego miejscowość straciła na znaczeniu i przestała być punktem przejazdu oraz postoju dla samochodów. A co za tym idzie, spadła ilość klientów Złomka. Złomek jest samochodem holowniczym Howlital Hookem. Był bazowany na pojazdach International Harvester L180 z 1951 roku oraz Chevrolet 3800 i Dodge seria C z 1957 roku. Truck posiada silnik V8 z dwublokowym gaźnikiem i 200 koniami mechanicznymi. Jego maksymalna prędkość to 90 mil na godzinę, czyli około 144 km. Jego numer rejestracyjny to A113. Jako wóz strażacki posiada numer RSQ M8R, jako pojazd kaskaderski M8R GR8R, a w holograficznym kamuflażu na wzór Iwana PN21763. W serii auta Star Wars jest przebrany za Dartha Vadera. O jakiej postaci z serii auta chciałbyś kolejny odcinek? Koniecznie daj znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Złomek.